Dzień dobry. Jowita Michalska, Digital University. Witam serdecznie w siódmym już odcinku naszej serii spotkań pod wspólnym tytułem Reshape the Future. Ze mną jest Paweł Jakubik, członek zarządu Microsoft, a naszymi gośćmi dzisiaj są Wojciech Górniak, dyrektor CRM w grupie kapitałowej CCC i Konrad Maj, szef Centrum Innowacji na SWPS. Dzień dobry, witamy wszystkich. Bardzo się cieszymy, że możemy kolejny raz się spotkać. Zaczynamy dzisiaj od Wojtka. Wojtku, zaprosiliśmy Ciebie jako przedstawiciela grupy CCC. Jesteście branżą retail, która w czasie pandemii była poddana bardzo dużym turbulencjom. Natomiast jesteście też przykładem, w jaki sposób wykazaliście odporność, wykazaliście innowacje i chcemy porozmawiać z Tobą, bo Ty jesteś głową projektu, bardzo ważnego projektu w CCC, który w większej części już się dowiózł w slangu informatycznym, czyli tak zwany Data Lake Advanced Analytics. Tak sobie pozwolę na takie angielskie nazwy warstw data. Natomiast chciałbym zacząć od pytania takiego, bo ty jesteś już ponad 2 lata budujecie to rozwiązanie, natomiast wydaje się, że jesteście jednym z pierwszych retailerów i w Polsce, i w regionie, i w Europie, który zaczął osiągać tak poważne rezultaty biznesowe. I chciałem zacząć od tego, jak to rzeczywiście się zaczęło z tym projektem. Czy to jest tak, że CCC to 5 lat temu wiedziało, że chce taki projekt wokół data zdobić? Czy to jest pomysł, który wraz z Twoim przyjściem się narodził i ten zespół został zbudowany? Podeszliście do warstwy danych zupełnie po nowemu. To nie jest hurtownia danych, to nie jest żaden projekt taki tradycyjny, tylko to jest wszystko najnowsze światowe wzorce, jak się buduje dane, żeby zbudować platformę CRM. To jak to było z twojej strony? Witajcie wszyscy. Dołączyłem tutaj do CCC około 2 lat temu i z takim przekonaniem, to było moje przekonanie, ale również przekonanie tutaj Zarządu Rady Nadzorczej, że w świecie, w którym jesteśmy dzisiaj, a na pewno w świecie, w którym będziemy dzisiaj, będziemy docelowo, jedna rzecz jest pewna, tak, że data to jest tak zwany new fuel, czyli to, co my robimy, my sobie na samym początku powiedzieliśmy jedną rzecz. My chcemy być organizacją, która działa, która podejmuje decyzje w oparciu o dane i której te dane pomagają w wielu aspektach. Projekt, tak jak Paweł powiedziałeś, on trwa trochę, jeszcze będzie trwał, ponieważ tutaj rozwój jest niezbędną częścią tego całego ekosystemu. To, co my zrobiliśmy, to my postawiliśmy na kilka, można powiedzieć, takich wymiarów, które dla nas były ważne. Tak? Pierwsza rzecz, że my myślimy strasznie ekosystemowo, ponieważ jako grupa działamy w 29 krajach, posiadamy kilka marek, posiadamy mnóstwo kanałów, teraz posiadamy 60 platform cyfrowych, do końca pierwszego kwartału odpalamy kolejne 10, więc my mówimy o pewnym bycie, który jest omnikanałowy, który się rozrasta. Tak? Więc to, co my zrobiliśmy, to myślenie ekosystemowe było połączone z takim myśleniem pod kątem skalowalności, scalability. To, co było u podstaw tego projektu i to też trochę nam pomogło w tym ostatnim świecie pandemicznym, to my uzyskaliśmy dużą elastyczność. Dużą elastyczność, jeżeli chodzi o skalowanie się, o zmianę priorytetów i tak samo dużą elastyczność, jeżeli chodzi o dostęp do wiedzy, ponieważ to środowisko, o którym mówimy, on w sercu tego środowiska jest klient, tak? Co on robi, co on myśli, co on zachowuje się i co my jako firma, jako ten retailer omnikanałowy powinniśmy robić, mówić, oferować naszym klientom po to, żeby na koniec dnia z jednej strony klient był zadowolony i żebyśmy mieli bardzo wysokie wszystkie noty customer experience'u, zaś od strony firmy oczywiście musi nam się spinać marżowo. Więc projekt jest bardzo rozwojowy, zaangażowane w niego jest bardzo dużo osób, organizacji, jak również naszych partnerów. Jak jest duży ten zespół? To jest 10, 50, 100 osób? Ile osób taki projekt musi wdrażać? Powiem tak, w zależności od fazy, tak?
w cyklu życia tutaj projektu czy też programu jest dużo. No, rzekłbym, że w szczytach było zaangażowanych od 60-70 osób z różnych spółek, od różnych partnerów. Aczkolwiek no, jest to średni projekt. Wojtku, ale powiedz jeszcze mi jedną rzecz, bo to nowe podejście do danych, powiedziałeś o tym sloganie, o tym trendzie Data is a new fuel. Czy to jest tak, że tamto podejście, które znamy z lat 2000, z lat 90., kiedy budowaliśmy te wielkie, tradycyjne hutownie danych, ja ciebie poznałem w tym czasie, ty byłeś po stronie konsultingu, takie brandy jak Accenture, chyba Deloitte nawet wspólnie z Jowitą. Czy to jest tak, że to data to jest rzeczywiście taki przeskok, że to kiedyś to był samochód diesel, a teraz to jest rzeczywiście elektryk, jak są te nowe data lake'i, czy to się rzeczywiście robi w czasie kilkakrotnie szybszym te warstwy data i szybciej się uzyskuje rezultaty? Czy to chmura spowodowała? Czy co się wydarzyło takiego, że te data lake'i stają się takim przebojem? Znaczy, ja bym powiedział tak, czy to jest samochód diesel, czy to jest samochód elektryczny, to co się zmieniło ostatnio, to jest większa świadomość kierowcy, czego on potrzebuje od samochodu. Ponieważ Data Lake, czy też nasz ten cały ekosystem, którego Data Lake jest sercem, on ma postawione jasno zdefiniowane cele biznesowe. Ja bym powiedział, że to, co się teraz zmienia i to, co my robimy, to jest bardzo jasne i świadome wykorzystanie danych. Tak? My wiemy, które dane, wiemy, po co nam są te dane, które dane wykorzystujemy do wszelakich analiz insightowych, w jaki sposób my to wdrażamy, w jaki sposób my to mierzymy. Dzisiejsze technologie, jakbym mógł porównać dzisiaj versus kiedyś, one bardzo skracają ten pierwszy element, tak? Czyli dobra, budujemy te podstawy, wiemy, że te dane przychodzą i my się możemy skupić na biznesie, na tym, co jest najważniejsze. Na generowaniu insightów dla organizacji, na generowaniu nowych pomysłów na kampanii. Więc jest po prostu łatwiej, znaczy może nie tyle, że łatwiej. Powiedziałbym, że jest szybciej na początku i szybciej jesteśmy być w takim stanie jak organizacja, gdzie my możemy te dane naprawdę fajnie wykorzystywać. I to nie wyłącznie w CRM-ie, nie wyłącznie w e-commerce, tylko mówimy tutaj, w jaki sposób wiedza kliencka może zostać rozpropagowana na całą naszą organizację. No, mówimy tutaj o dziale sprzedaży, mówimy o dziale produktu, mówimy o dziale ekspansji. Jest mnóstwo różnych fajnych miejsc, które są napędzane tą nową wiedzą, ponieważ no, mówimy data is new fuel, tak, tylko fuel po co, tak? Fuel jest po to, żebyśmy jako organizacja podejmowali fajniejsze decyzje. Ten cały projekt Reshape'a uruchomiliśmy sobie po to, żebyśmy się od siebie nawzajem mogli uczyć w tych czasach, kiedy wszystko się zmienia i rzeczywiście tej wiedzy bardzo potrzebujemy, bo nie bardzo możemy korzystać z przeszłych doświadczeń. Więc moje pytanie jest trochę takie. Wiele firm, z którymi my rozmawiamy, nasi partnerzy, klienci, mówią, co to znaczy data-centered organization? Jak ja mam się do tego zabrać? No my mamy tutaj, ja mam tu dane, ci mi dane przysyłają, ten mi członek zarządu przysyła dane, ten ma jakieś dane. I powiedz proszę, jak się zabiera do takiego projektu, bo tutaj jeszcze taki przykład, to nie jest oczywiste, że w pandemii idzie się w kierunku sporych inwestycji i takiej integracji w kierunku zmiany w organizacji. Często się zamrażamy. A to, co wy fajnego bardzo zrobicie, co chciałabym tu podkreślić, to w czasach, kiedy większość, prawda, ukrywa się troszkę za taką zasłoną, okej, poczekamy, co będzie po tej pandemii. Wyruszyliście, przygotowaliście zmianę i naprawdę jesteście organizacją zarządzaną w oparciu o dane. Co to tak naprawdę znaczy i jak się do tego zabrać, powiedz? Wydaje mi się, że tutaj najważniejszy jest sam początek. I ja bym to określił trochę jak taka może cyfrowa odwaga. Ponieważ wszyscy mówią, że cyfryzacja jest ważna. Wszyscy mówią, że cyfryzacja jest ważna, no tylko tutaj organizacja od samej góry, tak, musi rozumieć, że to jest kierunek. Jeżeli my jesteśmy odważni, tak, ponieważ my jesteśmy odważni i wiemy, że w tą stronę wszystko będzie szło, też jako firma mieliśmy kilka jakichś takich, nie wiem, przemyśleń, czy też
kierunków działań, tak, czy też wektorów działań, wokół których postępowaliśmy od pierwszego lockdownu. Przede wszystkim to było tempo. My w momencie, jak zostaliśmy tutaj zmuszeni do zamknięcia no, prawie całej naszej sieci, 90-95% sklepów, no my odpaliliśmy tego samego dnia szereg projektów. I czym one się charakteryzowały? Z jednej strony charakteryzowały się tym, że one szły bardzo szybko. One zarówno po stronie organizacji, my jesteśmy bardzo zwinni i to jest super, jak również po stronie technologii. To by się nie udało, tak, gdyby część ludzka i część technologiczna nie jechały w tym samym tempie. Kolejna rzecz, to co my zrobiliśmy, to też zrozumieliśmy, że my musimy testować, my musimy eksperymentować. Nikt nie zakładał, że 100% projektów nam się uda, że 100% projektów nam dojedzie. To jest taka wrodzona natura, że okej, jeżeli testujemy, jeżeli wiemy, że coś nie działa, to znaczy, że coś wiemy. I w tym trybie, w którym pracowaliśmy, mnóstwo rzeczy się zmieniło, począwszy od technologii, projektów, kończąc też na aspekcie ludzkim, o czym zakładam zaraz porozmawiamy. I no, zarówno dane, kanały, wszystko zaczęliśmy sobie układać po nowemu. Powstało mnóstwo nowych produktów czy też usług, które mieliśmy, które można powiedzieć, no w warunkach niepandemicznych może, nie powiem, żeby ich nie było, ale nie szłyby tak szybko. Też musieliśmy podejmować dobre decyzje. I tutaj trochę się zamykamy w tej pętli, co to znaczy data driven organization, tak? To jest też posiadanie dodatkowej soczewki, która nam mówi, czy robimy coś dobrze, czy robimy źle, no bo dzięki temu podejmujemy decyzje, które są optymalne biznesowo, a o to nam chodzi. No dokładnie. Bardzo mi się podobało w poprzedniej wypowiedzi, użyłeś tego słowa klientocentryczność. To jest coś, co niby też 20 lat temu wydawało nam się, że już wchodzi, ale wydaje mi się, że teraz tak naprawdę, ja to słyszę na wielu podsumowaniach, seminariów, konferencji, że to klientocentryczność teraz naprawdę w tym świecie nowej normalności. I zyskało nowy wymiar kompletnie, no właśnie, bo wtedy byliśmy ślepy tak. Klientocentryc, a teraz mamy nawet soczewkowy. Dokładnie. Wojtek, chciałbym cię jeszcze zapytać, bo te wasze rozwiązania to nie są tylko data. Tam są też na górze warstwy raportujące, są warstwy tej takiej zaawansowanej analityki, jest omnikanałowość, jest forecastowanie sprzedaży, ale są też algorytmy. Ja wiem, że oprócz tych 60-70 ludzi z CCC były też firmy, które wam pomagały. I dla mnie jest ciekawe, że nie angażowaliście światowych gigantów jakichś konsultingowych do wdrożeń, tylko wzięliście polski Synrise, który jest bardzo udanym startupem, który rzeczywiście w algorytmach i w data jest jednym z najbardziej w tej chwili widocznych. Wzięliście niedużego, ale sprawdzonego dostawcę Elite Mind, który okazało się, że się sprawdza też w danych. Chciałbym się zapytać o ten ekosystem ludzki. Jak połączyłeś tych dostawców, twoich ludzi, zespoły CCC, że to wszystko zagrało? Bo mówiłeś dużo o tym starcie, że ważny jest ten start, ale myślę, że ten aspekt ludzki w tym projekcie też musiał odegrać dużą wagę. To znaczy tak, naszym głównym założeniem co do tego projektu czy też programu na koniec dnia to jest budowa kompetencji w ramach CCC. I tak, posiadając tak ustawioną funkcję celu, my podzieliliśmy się, jeżeli chodzi o obszary domenowe, kto się na czym zna, kto się na czym mniej zna, tak aby przede wszystkim zapewnić tempo. Projekt cały, no, był zarządzany przez nas, jest zarządzany przez nas, ponieważ no, my tu jesteśmy tego głównym beneficjentem. Zaś od naszych partnerów oczywiście czerpaliśmy wiedzę, czerpaliśmy doświadczenie i też de facto to było zrobione po to, abyśmy mogli zrobić to szybciej. Bo jak to się mówi, wszystko można zrobić samemu, tylko to jest kwestia czasu. Więc to były odpowiednie kompetencje ułożone w odpowiednim miejscu. My też, już może nie wchodząc w szczegóły, ale też jako grupa, no to my zrobiliśmy bardzo, bardzo dużo i zarówno po stronie też analitycznej i nie tylko.
No i co nam pomogło? Odnosząc się do poprzedniej wypowiedzi, tak? Skrócić ten pierwszy moment, tą pierwszą fazę, gdzie my byliśmy bardzo niecierpliwi, kiedy my już tam będziemy, kiedy my będziemy mogli to zrobić. I przede wszystkim to jest też, co było fajne, to też było rozumienie, że to jest one team. Tutaj, jeżeli my nie wiemy, jaki jest cel biznesowy, jeżeli każdy nie wie, jeżeli ktoś nie wie, w którym jest miejscu, to nam się nie uda. My w CCC bardzo mocno podkreślamy taki aspekt jak współpraca i też używamy takiego stwierdzenia jak orkiestra. To się uda, jeżeli pierwsze skrzypce będą grały w odpowiednim takcie, w odpowiedniej kolejności z altówką, bo w dzisiejszym świecie miejsca wyłącznie na pierwsze skrzypce już nie ma. Właśnie, to jest fajne, żeby zacząć ten wątek troszeczkę, bo wszyscy wiemy i ciągle powtarzamy, że i technologia, i czynnik ludzki są jednoważne, że tak powiem, prawda? I ja nawet zauważyłam ostatnio na różnych naszych dyskusjach biznesowych, czy na wcześniejszych spotkaniach reshape'owych, które nie były tak szeroko upubliczniane jak ten, ale dlatego właśnie postanowiliśmy zrobić z tego pewną formułę webinaru, żeby się szerzej podzielić, bo ta dyskusja w wielu kręgach podobnie wygląda. Dyskutujemy, zaczynamy o technologii, a zauważyliśmy, że kończymy rozmawiać o czynniku ludzkim. Ale niewiele organizacji jest też dzisiaj przygotowanych w taki sposób, że są nawet tacy, o których profesor Andrew McAfee z MIT mówi digital fashionistas. Ja bardzo lubię to sformułowanie, bo ono świetnie pokazuje. Nakupujemy sobie technologii, wdrożymy nawet sporo tej technologii, ale wciąż jesteśmy tradycyjnymi, silosowatymi organizacjami, gdzie każdy zespół sobie tam oddzielnie rzepkę skrobie i nie współpracujemy. I to, co myślę, jest też waszą bardzo fajną przewagą w CCC, że wcześniej zrozumieliście, że te dwie rzeczy muszą iść w parze, ale bardzo mnie ciekawi, tu jest pytanie, jak wam się udało stać się tą orkiestrą i tym jednym teamem? Żebyś się podzielił troszkę wskazówkami, jak można z takiej organizacji silosowej pójść w kierunku tej orkiestry? Jeżeli mówimy o cyfryzacji, to są zawsze dwa aspekty, tak zwane digital outside, czyli to, co my, jakie mamy kanały, nasze skanery trójwymiarowe, nasze aplikacje mobilne, ale drugą ważną rzeczą jest ten digital inside, czyli jak my jako organizacja używamy te nowe narzędzia, używamy nowe rozwiązania, żeby pracować inaczej. Tutaj nikt nie mówi, że to jest lepiej, czy to jest gorzej. Nam się wydaje, nawet jesteśmy pewni, że jest tam lepiej, ale to jest po prostu inaczej. Więc my jako firma, to już przed COVID-em, tak? Ponieważ to był jasny kierunek zarządu, że też musimy działać lepiej, sprawniej. Postawiliśmy na zmianę tych kompetencji, które mamy. Mianowicie, gdybyśmy mogli sobie wyobrazić sytuację, ok, mamy lockdown, jesteśmy w domach, musimy jako firma pracować, tak? No to co się dzieje? No to w tym momencie możemy sobie wyobrazić funkcje, które są dedykowane wyłącznie do sieci fizycznej, do sklepów i osoby, które w tym świecie od dłuższego czasu żyły, to co my zrobiliśmy, my wdrożyliśmy ich w świat cyfrowy na zasadzie 1:1, tak? Jeżeli ktoś analizuje sprzedaż, to może tak samo analizować sprzedaż cyfrową. Kolejna rzecz, jeżeli zaczęliśmy pracować w innym świecie, no to też my się musieliśmy nauczyć rozmawiać w tych kanałach cyfrowych, tak? My musieliśmy się nauczyć prowadzić dyskusję, ponieważ no, my idziemy do przodu, jeżeli mamy konsensus, tak? Idąc dalej, my musieliśmy nauczyć się, i to bardzo fajnie wygląda, kontrolować pewne tempo, pewien takt, w jaki sposób my się zmieniamy. W związku z tym narzędzia typu Jira, Confluence, no jest to u nas na porządku dziennym, tak? One są wykorzystywane tutaj, nie ma żadnych minutek, tak? Tutaj są akcje. Kolejna rzecz, która u nas się zmieniła, no to też, okej, podejmowanie decyzji. Fajnie, że pójdziemy na spotkanie, spotkamy się, pogadamy, no tutaj w tym momencie bardziej aspekt, nie wiem, ludzki, kwestia aparycji człowieka, czy też kto gdzieś głośniej krzyknie, ale okej, to w jaki sposób my teraz powinniśmy podejmować te decyzje, tak? W jaki sposób robić to szybko, sprawnie? Wydaje mi się, że tutaj jest super. Kolejna rzecz, świat cyfrowy charakteryzuje się tym, że on jest fajny, tego jest dużo, my odpalamy te wszystkie projekty, no dobra, ale to
to jak w tym świecie cyfrowym, zdalnym, jak ustawiać priorytety. Bo wszystko jest fajne, wszystko chcemy zrobić, no musimy być digital, tak? Dokładnie. Więc jakie są mechanizmy, jak organizacja myśli, co jest ważne, co jest ważniejsze, a co jest może mniej ważne. Cała kwestia związana ze szkoleniami, tutaj no po prostu nasz dział HR-owy no robi niesamowitą pracę, tak? Udostępniając ludziom wiedzę, totalnie inny sposób. Wszystkie działy też, dzielenie się jednym źródłem prawdy, bo to też jest ważne, tak? Jesteśmy firma, która bardzo mocno stoi warstwą raportową w Power BI, zarówno od strony controllingu, powstał cały dział Business Intelligence, który nam ten świat też upraszcza. Więc ja bym powiedział to, że organizacja zmienia się i się będzie zmieniała, tak? I taka nasza rada też dla innych organizacji to jest po prostu zdefiniowanie sobie, w których miejscach my się chcemy zmienić i gdzie my chcemy być, tak? Gdybyśmy sobie chcieli zrobić zdjęcie za 3 miesiące, za 6 miesięcy, tą drogą konsekwentnie trzeba iść. To chyba chodzi o tą konsekwencję, bo to są może truizmy, ale truizmy zazwyczaj się robi w trudny sposób. Po drugiej stronie medalu też kiedyś miałem taką historię z mojego tam poprzedniego życia, jak to się mówi, kiedyś rozmawiałem z klientem, jakie są technologie, mówią, wszystkie mam. Pytam się, dlaczego nie działa. Oni, no właśnie, nie wiem. Tutaj, Wojtku, to właśnie tak, nawiązując jeszcze do tego poprzedniego życia, myśmy się poznali, pamiętam, wokół jakichś projektów bankowych, tak? Banki te potężne instalacje back-office'owe wtedy, myśmy to modernizowali wspólnie. Czy ty byś taki projekt, jak zrobiłeś w CCC, w tej architekturze, w tym real-time integration, campaign configuration. Jak patrzę na te wszystkie rzeczy, zastanawiam się, czy ty byś to w dużym banku był w stanie wdrożyć w takim czasie, jak zrobiłeś to w CCC? Czy to jest tak, że właśnie to zależy też od branży i od rozmiaru i od rodzaju organizacji? Znaczy, jeżeli chodzi o rozmiar organizacji, to wydaje mi się, że to nie jest kwestia, ponieważ my jesteśmy wielką firmą, tak? My jesteśmy nawet bardziej skomplikowaną niż bank, ponieważ my tu mówimy o rozwiązaniu, które obsługuje specyfikę całej grupy kapitałowej, tak? Która adresuje specyfikę różnych segmentów klientów. My też nie tylko buty sprzedajemy, więc bank, można powiedzieć, z jednej strony ma prościej, ponieważ ma szereg produktów konsumenckich dla przedsiębiorstw, bankowość inwestycyjną. Z drugiej strony to, co jest też pewnym uproszczeniem w tym świecie, no to branża detaliczna nie jest aż tak zależna, można powiedzieć, od pewnych regulatorów. I tutaj kiedyś pewnie to bym powiedział, że no byłoby ciężko, teraz też widzimy, co się dzieje, tak? Jakie są ułatwienia, w jaki sposób już banki mogą przechodzić na chmurę, więc oczywiście case by case, ale wydaje mi się, że to jest możliwe. No ja myślę, że to jest dobry moment, skoro wyszliśmy poza CCC trochę szerzej, żeby teraz podpytać Konrada Maja, którego mamy też tutaj dzisiaj ze sobą, jak ty widzisz to z trochę szerszej perspektywy rynku, ale też bardzo nas interesuje twoja perspektywa jako psychologa, prawda? Bo jeśli przechodzimy do tego czynnika ludzkiego, to tutaj mamy kilka bardzo ciekawych wątków. Rozmawialiśmy sobie, żeby poruszyć też temat zaufania, który w Polsce jest tematem trudnym, a który jest niezbędny do budowania tego świata zwinnego w transformacji cyfrowej. Tak, no bez wątpienia. Ja tutaj słuchałem mojego przedmówcę z dużą uwagą i mam kilka komentarzy też w związku z zaufaniem, o które pytasz, ale pozwól, że przez moment jeszcze pociągnę tą metaforę, o której wspomniałaś. Super. To znaczy metafora orkiestry czy jakiegoś tam zespołu muzycznego. Otóż To tak często się mówi, że jesteśmy jedną orkiestrą, ale ja uważam, że to nie jest wszystko, dlatego że ten zespół muzyczny, ta orkiestra musi być też zdolna do tego, żeby grać w rozmaitych okolicznościach i grać rozmaite utwory, albo też dynamicznie zmieniać swoje funkcje. I tutaj wyłapałem z tej wypowiedzi pana Wojtka między innymi to, że powiedział zresztą dosłownie, że nagle doszło do pewnej zmiany kompetencji, tak? Albo że niektóre osoby, które wykonywały pewne rzeczy w postaci analogowej, musiały się jakby prze,
przekwalifikować na tą postać cyfrową. Też była mowa o takcie chociażby, o podejmowaniu decyzji, więc można powiedzieć, że tu jest wymagana pewna otwartość na to, żeby ktoś inny nagle chwycił za tą batutę i stał się dyrygentem. Więc tu jest masę innych czynników poza tylko i wyłącznie tworzeniem wspólnoty, bo jak wiemy, wspólnotę może nie jest aż tak ciężko wytworzyć, wystarczy zrobić dobrą imprezę i zrobić fajne szkolenie, ale to nie jest wszystko. Ja myślę, że kluczowe zawsze jest to i być może też było tak w przypadku firmy, którą reprezentuje pan Wojciech, że przygotowanie, takie mentalne przygotowanie do zmiany. Ja myślę, że tak naprawdę ci, którzy myślą o jakby rozważają jakieś wprowadzenie pewnych innowacyjnych rozwiązań, to powinni dużo wcześniej zacząć, to znaczy wytwarzać pewną kulturę, która chłonie te innowacje, bo problem polega na tym, że jeśli nagle się pojawia jakieś wspaniałe rozwiązanie, przychodzi może jakiś kryzys, który to wymusza, no to często następuje faza negowania. Jeśli jest tak, że jakby firma od wielu nawet lat dba o ten aspekt i otwiera ludzi na innowacje, no to jest po prostu zupełnie łatwiej. Ja czasami nawet, ponieważ też zajmowałem się przez wiele lat szkoleniami, też doradztwem, więc pytałem się czasami tych, którzy uważali, że muszą rozkręcić w innowacyjności swoje przedsiębiorstwo, o to pytałem się o pewne jakieś standardowe na przykład spotkania, jak to wygląda, czy szkolenia. No i okazuje się, że rzeczywiście one są standardowe, tak? To znaczy, że nie ma w tym nic innowacyjnego, więc ja mówiłem, że jeśli chcecie za rok czy dwa lata jakieś zmiany wprowadzić, no to zacznijcie od jakichś zmian nawet na poziomie innej wigilii na przykład, tak? Czy jakiegoś w ogóle innego sposobu wykonywania waszych obowiązków, waszych zadań. Więc to są takie rzeczy, które prowadzą do pewnego otwarcia i następnie mogą kiełkować później, to jest pewne podglebie. Jasne, ale chciałbym jeszcze podpytać się Konrad, bo tak odsłonię od kuchni, że żartując sobie przed programem, rozmawialiśmy też i ty miałeś takie ciekawe pytanie do Wojtka, które dotyczyło właśnie... A właśnie, zapomniałem o nim. Tak, także tak, chciałem się tutaj namówić, żebyś jednak to pytanie zadał. Dziękuję za to przypomnienie, a rzeczywiście dzisiaj rano się z tym zmierzyłem, jak założyłem sobie moje standardowe obuwie i pomyślałem sobie, no wyjście z psem w tym obuwiu to może niekoniecznie, bo wszyscy widzimy, że już zaczyna sytuacja na zewnątrz wyglądać inaczej. A moje pytanie jest takie, jak to jest, do jakiego stopnia wy jesteście dynamicznie reagującą firmą, czyli w momencie, kiedy zmienia się pogoda, jednego dnia, czy może tego samego, czy następnego dnia już rozpoczynacie jakąś nową linię produkcyjną, czy po prostu przyjmujecie taki podział na zasadzie jest sobie, rozpoczyna się zima i produkujecie jakąś serię obuwia. Jaki jest stopień waszej dynamicznej reakcji na takie sytuacje? To znaczy, my reagujemy na zmieniające się otoczenie klienta, ponieważ w kontekście produktu, no to wszyscy wiemy, że będzie zima, więc te nasze buty zimowe są, tylko teraz pojawia się pytanie, w jaki sposób taka firma następnej generacji powinna zadziałać, aby lepiej adresować potrzeby klienta. No i właśnie teraz, w tym momencie, po raz pierwszy w Warszawie pada śnieg, więc dosłownie kilka minut po rozpoczęciu opadu nasi klienci dostali wiadomości, wybrani oczywiście też z wykorzystaniem algorytmów, dostali wiadomości o fakcie, że słuchajcie, zmienia się pogoda, ponieważ to rozumiemy i to się też pięknie łączy z tymi nowymi produktami i usługami. Tak? My dzisiaj na razie w Warszawie, ale to będziemy skalować na inne miasta. Jeżeli zamówimy do 60 minut, buty przyjadą do domu. My mówimy, że to buty są jak pizza. Jeżeli pizza dojedzie w 60 minut, buty dlaczego nie? Więc to jest pewne zjawisko, jest pewna obserwacja, są pewne systemy, które to monitorują. Wiadomość do klienta, reakcja za godzinę, nowe buty. Zapraszam. Bardzo czyli fajna usługa. Tych klientów, którzy chcą impulsywnie zakupić na przykład bardzo drogie, niepotrzebne obuwie, które nagle zapragnęli mieć, to już u was ci klienci są adresowani. Przynajmniej wasza. Znaczy na klienta patrzymy naprawdę bardzo, bardzo wielowymiarowo i to nam pozwala być elastycznym, bo z jednej strony mówimy tutaj spadł śnieg, ktoś mówi tutaj o Wita, że ktoś chce kupić drogie buty, a może być sytuacja, że
mamy na przykład, nie wiem, młodą mamę, która kupuje pierwsze buty, tak? No to w tym momencie my też wiemy, widzimy w pierwszym zakupie, wiemy, że preferowane urządzenie no to jest telefon i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest właśnie ta elastyczność, tak? To już, wy już wiecie, że pierwsze, że mama chce kupić pierwsze buty, zanim ona wie, że chce kupić te buty. Rozumiem, że to już jest ten etap. No, tak, tutaj bym tego nie komentował, wiadomo o co chodzi. Na koniec dnia to jest też właśnie pewna sztuka, tak? W jaki sposób to wszystko balansować, bo technologia pozwala na bardzo dużo, ale też to musi być zgodne, etyczne, no i też musi być biznesowe. Super. Ja słuchajcie, ciesząc się, że będzie z nami Konrad Maj w tym wydaniu, chciałem zadać takie pytanie. Konrad, SWPS jest jednym z topowych uczelni, uniwersytetów, który kształci absolwentów kierunków humanistycznych, ale od pewnego czasu macie te humanistyczne też przeplatacie różnymi ciekawymi, innowacyjnymi i podyplomowe, bardzo ciekawe kierunki. Ty jesteś postacią, która jest bardzo wokalna na rynku, która mówi nie jako tylko psycholog, tylko ty mówisz też dużo o innowacjach, mówisz o sztucznej inteligencji, mówisz o to, co mówiła Jovita, o zaufaniu. Ja trochę chciałbym cię zapytać, słuchając Wojtka przez te prawie pół godziny o tym bardzo ciekawym projekcie, chciałem cię zapytać o kulturę organizacyjną w tej orkiestrze, jeżeli pozwolicie, dalej pozostanę w tym trybie. Uwielbiam orkiestry, uwielbiam filharmonię. Brakuje mi tego, by the way, w pandemii. Jak to jest z tą kulturą i jak wy jako psychologowie rzeczywiście tłumaczycie nam, że jeżeli robimy transformację, wszyscy duzi liderzy mówią, jak nie zmienisz kultury, nie zmienisz nawyków, chociażbyś miał kosmiczną technologię, nie zrobisz pełnej transformacji bez zmiany kulturowej. Tak? Czy to jest coś takiego, że ty możesz podać pewne badania, które mówią rzeczywiście, na ile ta kultura musi być zmieniana, na ile te nawyki, na ile te stereotypy, na ile to muszą być ambasadorowie zmian, a na ile to jest tylko, powiedzmy, nie wiem, potrzebny czynnik, żeby mieć coś miękkiego w tym twardym świecie technologii i innowacji. Proszę bardzo. Okej, okay. No rzeczywiście to jest kluczowa sprawa, bo tak jak tutaj wspomniałeś, no, my jako SWPS tym się właśnie zajmujemy i psychologowie mają coraz więcej do powiedzenia, bo okazuje się, że technologia to nie wszystko. Jeśli ktoś ma jakieś wspaniałe pomysły, rozwiązania, potem zderza się z pewną społeczną ścianą i ludzie to odrzucają. I dopiero później dochodzi do głowy pewna refleksja u menadżerów, u wszystkich CEO, że trzeba popracować nad kulturą organizacyjną, żeby ona była chłonna, żeby ona potrafiła zaakceptować te wspaniałe pomysły zarządu. A zatem pytanie jest, czy ta kultura jest oparta o chęć współpracy, zaufanie, o co też pytała Jovita, dzielenie się wiedzą, rozwijanie. To są też pewne hasła, które niestety bardzo często są wypisane na pewne sztandary i na nich pozostają i to wszystko. A badania pokazują, że to jest kluczowa sprawa, że jeśli organizacja jest zestresowana, jest pełna jakichś napięć i niepokoi, no to nawet wspaniałe pomysły, które brzmią przekonująco, mogą się nie dać zrealizować. Na przykład było takie badanie przez greckich naukowców zrobione i opublikowane w Employee Relations, które pokazało, że jeśli ludzie są zestresowani właśnie, no to oni nie przyjmują w ogóle do wiadomości jakichś cudownych rozwiązań, dlatego że oni myślą sobie, że to rozwiązanie będą generatorem jeszcze większych stresorów. Także to jest ta kwestia jakby zbudowania odpowiedniej atmosfery i myślenia równolegle. I tutaj pan Wojtek wspominał o tym bardzo dobrze, że to jest myślenie również technologia i ludzie, że trzeba myśleć o tym równolegle. Bo niestety bardzo często, jak się okazuje, ci, którzy posiadają władzę, myślą, operują na poziomie abstrakcyjnym, czyli mają wizję przyszłości, mają jakieś przekonania co do tego, jakie to wspaniałe przyniesie efekty mój pomysł, moja technologia, a nie myślą w kategoriach konkretnych, jak na to patrzy cała organizacja, poszczególne osoby. Co do jeszcze stymulowania pewnych, powiedziałbym,
wartości. Otóż, tak jak powiedziałem wcześniej, no to jest często tak, że one pozostają wypisane i to wszystko, ale jeśli organizacja ma, bo mówi się w DNA, tak, jest innowacyjność. Ja może powołam się na pewien przykład, bo to było bardzo interesujące, jak kiedyś prowadziłem takie szkolenie kilka lat temu, no i się okazało, że to, co ja proponuję, a chodziło wtedy o komunikację wewnętrzną, pokazuje jakieś rozwiązania technologiczne, jakiś intranet cudowny, jest to kilowane od samego początku. No więc moje 10 minut spotkania z tymi ludźmi okazało się naprawdę jakąś bijatyką wręcz. Nie, niepotrzebne, po co nam to, my sobie w kuchni pogadamy i tak dalej, tak? Więc ja wtedy zrobiłem przerwę pod pół godziny pracy z nimi, taki byłem dosyć już wymęczony. Pomyślałem sobie, zobaczę, co oni w ogóle piszą o swojej organizacji na stronie internetowej. No i później rozpocząłem po przerwie te szkolenie od tego, że ich wyświetliłem, jakie to wspaniałe hasła są na tej stronie internetowej. Otwartość, innowacyjność, współpraca. No i powiedziałem im właśnie, żebyśmy sobie zrobili szkolenie jednak innego typu. Na początku porozmawiajmy sobie, co jest waszą kulturą organizacyjną, czego wy w ogóle chcecie. I czy to, że odrzucacie pewne rzeczy, jest spójne z tymi swoistymi wartościami. Więc to spowodowało w ogóle zatrzymanie tego procesu i przez kilka następnych miesięcy była praca nad tymi wartościami, czego my w ogóle chcemy. No i dopiero później zaczęliśmy rozmawiać. Oni się przekonali rzeczywiście trochę postępują wbrew tym wartościom. Więc ja myślę, że to jest kluczowa sprawa. Jeszcze może powiem o zaufaniu, bo cały czas pamiętam to pytanie i cieszę się, że ono padło, bo jest to po prostu bardzo ważne. Ja wiem, że to jest pewne hasło, które już jest znane od lat i wszyscy o tym słyszymy, ale proszę mi wierzyć, że na przykład są takie badania z 2015 roku, Krajowy Rejestr Długów to robił, co ciekawe, z których wynika, że prawie połowa transakcji nie dochodzi do skutku, ponieważ nie ma się zaufania do kontrahentów. Wiele firm, gdzie pracownicy mają jakichś kreatywnych ludzi w tej organizacji, jest w tej organizacji i mają cudowne pomysły, nie dzieli się tym, bo nie ma zaufania, że ktoś to w ogóle wdroży. Nie ma zaufania, że coś się z tym w ogóle zadzieje. Więc zaufanie na wielu poziomach daje efekty dla innowacyjności. Moje własne analizy pokazują na poziomie makrospołecznym, że kraje, które cechują się najwyższym poziomem zaufania, czyli głównie Skandynawia, ale też i Szwajcaria na przykład, jeszcze kilka innych krajów w Europie, ale na przykład też i Nowa Zelandia poza Europą, one mają też najwyższy wskaźnik innowacyjności. A więc budowanie takich więzi międzyludzkich jest kluczowe, bo to jest właśnie takie podglebie, to jest zaufanie, powiedziałbym, jest takim swoistym podglebiem dla dalszych procesów zmian w organizacji. Super, właśnie chciałam podkreślić te kilka rzeczy, które powiedziałeś, Konrad. Pierwsza rzecz, że brak jest tego zaufania. Ja mam czasami wrażenie, jak rozmawiam z wieloma organizacjami, że tam jest głowa odcięta od ciała, że mamy dwa zupełnie inne systemy prawdziwych wartości, mamy dwa zupełnie inne cele działania tej organizacji, bo często gdzieś góra jest często bardzo wyedukowana, ale żyjąca w swoim własnym świecie, nie do końca rozumiejąca, jaką organizacją zarządza i tych właśnie pełnych lęków, zwłaszcza dzisiaj ludzi, gdzie się tego nie rozpuszcza i nie rozpracowuje, bo zanim się pójdzie do przodu, jeszcze w wielu organizacjach trzeba od minus 100 dojść do zera, czyli rozpuścić ten lęk, powiedzieć teraz będziemy budować razem takie i takie rzeczy, ale też wpuścić tych ludzi na poziom, dać im głos i dać im trochę decyzyjności też, bo to zaufanie nie działa w dwie strony. Szefostwo nie ufa organizacji, stąd jest cała masa dzisiaj artykułów w pandemii, że my mamy kontrolę ruchów myszki wprowadzonych w firmach, że nie ufamy pracownikom pracującym w domu, ale też nie dajemy im sensownych, racjonalnych, takich bardziej długoterminowych KPI-ów, nie umiemy budować społeczności w online tych naszych pracowników, a z drugiej strony oni zupełnie nie ufają, więc to, co mówi góra, to, co wydaje mi się, że nadaje ten ton, to dla nich jest taka mowa trawa. Coś powiedział prezes, że prezes wysyła z wieloma ludźmi na poziomie menadżerskim, które są takim spiritus movens organizacji, bo to oni de
facto ten middle management drive'uje tą zmianę. Oni mówią, prezes do nas wysyła mema i się z tego śmieją. Więc dopóki się nie dobierzemy do tych podstaw, a pamiętasz, Konrad, rozmawialiśmy też o tym, tutaj się briefując na to spotkanie, że poziom zaufania w Polsce jest w ogóle i tak niższy niż, powiedzmy, średnia europejska i średnia światowa, więc tu mamy przede wszystkim do zaorania ten obszar, żeby to podstawowe zaufanie zbudować, a potem dopiero jesteśmy w tym momencie, kiedy to, jak mówi bardzo fajnie profesor Amy Webb z NYU, ten, który ja często cytuję, bo bardzo ją lubię, to jest mądra osoba, która jest jedną z najważniejszych trendwatcherek amerykańskich, ona mówi przejść od uncertainty do curiosity, czyli to organizacyjne zainteresowanie, ale z niepewnością, przekuć w zainteresowanie, ale z ciekawością, tak żebyśmy my właśnie, tak jak potem mówisz ty, Wojtek, byli organizacją szybko reagującą na świat zewnętrzny i zwinną, ale wciąż musimy jeszcze odrobić tą pierwszą pracę, prawda? Jeśli mogę, to tylko uzupełnię to, co powiedziałaś, takimi dwoma, jedną taką anegdotą, ale też danymi. Zacznę może od danych, bo ktoś kiedyś policzył, że nieufność, która jest w naszym polskim biznesie, generuje rocznie 600 miliardów strat, to znaczy my niepotrzebnie wyrzucamy te pieniądze, to jest pierwsza sprawa, a anegdota jest krótka, ale bardzo pokazuje to, jak to często bywa, że biznes sobie zdaje sprawy z pewnych problemów, ale niewiele z tym robi, postępuje wbrew. Otóż kiedyś zostałem zaproszony przez właściciela pewnego niewielkiego przedsiębiorstwa, bo powiedział pan jako psycholog społeczny, może mi tutaj coś poradzi, bo coś mi tu nie pasuje w moim przedsiębiorstwie. Więc ja się udałem do tej siedziby, to taki niewielki budyneczek gdzieś tam poza miastem. No i pamiętam, że wchodzę tam, gdzie na recepcji musiałem się wyspowiadać, to ja jestem, pokazać dowód, dostałem jakiś identyfikator, pomimo tego, że to była mały budyneczek, następnie bramka, potem wjeżdżam na piętro trzecie i jest jakaś kolejna procedura odpytywania, kto jestem i tak dalej. I następnie później otwierają się te wrota do szefa. Oczywiście byłem zaanonsowany, zapowiedziany, no i on tak siada i mówi do mnie, wie pan, ludzie mi nie ufają i to jest problem, tak? A miałem poczucie, że to ja się zderzam z tą nieufnością od samego początku. Więc myślę, że to jest też taka refleksja dla tych wszystkich, którzy nas słuchają, dla osób decyzyjnych, że powinni też pokazać zaufanie, bo rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, Jowita, jesteśmy naprawdę w poważnym problemie, dlatego że jesteśmy czwartym państwem od końca, jeśli chodzi o poziom nieufności. Więc my z profesorem Skarżyńską robiliśmy wiele takich badań, które to pokazały. Problem jest na każdym poziomie, nawet wdrażanie pewnych, powiedziałbym, procedur związanych z epidemią napotyka na jakieś opory, jakieś teorie spiskowe. To wszystko jest wygenerowane przez nieufność. Słuchajcie, ja bym jeszcze na momencik z tych miękkich tematów, Wojtek, jeżeli pozwolisz, do ciebie jeszcze przeskoczył na biznesowy, ale chciałbym trochę cię pociągnąć w warstwę strategii. Czy ty uważasz, że mając branżę detaliczną i cały retail i ten switch, który się wydarzył do online'a i do e-commerce'u, czy to może skutkować w świecie postpandemicznym, że wiele firm, takich organizacji jak wasza, zacznie na poważnie w strategii rozważać, czy oni w całości będą chcieli kiedyś wracać do świata fizycznego, bo ten e-commerce jest chyba tańszy i tam marże można lepsze uzyskać, tam nie trzeba płacić za powierzchnię metry w galeriach, tak? Czy ty uważasz, że może dojść do jakiegoś takiego światowego trendu rewizji w strategiach, że wielu tych wielkich, którzy się przerzucili do online'a, po prostu zrobi rewizje właśnie strategiczne, że część tego świata fizycznego jednak nie wróci, bo on jest droższy. Tam trzeba utrzymywać etaty, wszystkich, tam trzeba płacić czynsze, tam trzeba płacić energię, no wszystkie koszty. Narażamy się też koszty. Z punktu widzenia konsumenta. A w e-commerce zapłacą Wojtka zespół, kupią chmurę, dwóch partnerów opłacą i mają na lata marżę na tym. Co sądzisz o tym? Znaczy, chciałbym, żeby to było takie proste, Paweł, jak mówisz, aczkolwiek jeżeli chodzi o sam kierunek, o myślenie strategiczne, tak, to
My się też spotykamy z takim stwierdzeniem, jaki jest sens posiadania długookresowej strategii. Jako długo w rozumieniu strategia korporacyjna. Tak? Perspektywa trzyletnia moim zdaniem to jest maks, na co sobie dzisiaj ludzie mogą pozwolić. Co maks na zasadzie, czy mogą zarządzić. Ja też mogę powiedzieć o nas, tak? No, pod kątem cyfryzacji nasze cele strategii GO22, która była ogłoszona inwestorom w grudniu, przełom grudnia, stycznia, tak? Czyli niecały rok temu, no to my te cele zrobiliśmy już. GO22 polega na tym, że sobie robimy zdjęcie na koniec 2020 roku. Z drugiej strony, no, my jako grupa w poprzednim miesiącu, w listopadzie, my już mieliśmy 65% obrotu w internecie. Tak? To są pewne fakty. I do czego to nas skłania? Mega cyfry, tak? To są mega cyfry. To są fakty też, tak? No i w tym momencie wydaje mi się, że jedna rzecz jest pewna, że to już nie wróci, ponieważ biznesy przez jakiś czas musiały się zmieniać. To resilience, o tym Paweł wcześniej rozmawialiśmy, on jest trochę tak zredefiniowane, to troszeczkę jest coś innego. My już jako firmy żyjemy w tym świecie. Klienci już żyją w tym świecie. To, co gdzieś widziałem, bodajże chyba to był twój post na LinkedInie, co dla mnie było takim naprawdę no, mega zaskoczeniem i takim papierkiem lakmusowym naszego społeczeństwa, jeżeli chodzi też o branżę medyczną, że tam 92% bodajże ludzi po e-wizycie czuje się, że jest okej, okay, tak? Więc my w ostatnim roku przeszliśmy tyle Rubikonów, że ciężko nam to wyliczyć, więc musimy się po prostu przygotować na szybkie podejmowanie decyzji. Oczywiście musimy mieć wizję, musimy mieć kierunek, ponieważ z naszego punktu widzenia, tak, jesteśmy spółką giełdową, mamy swoich interesariuszy, mamy swoich akcjonariuszy i tutaj też pewne obietnice musimy trzymać na rynku, no ale my musimy być zwinni. No ale to są bardziej świat, szerokie ramy, prawda? Dokładnie. Konrad, a jak ty byś na to odpowiedział? Myślisz, że w tym świecie nowym po zakończeniu tych zmagań mamy nadzieję po udanej fali szczepień ludzkości? Czy rzeczywiście w tych strategiach dojdzie do takich zmian, że te potężne organizacje jednak powiedzą, a po co my mamy wracać do tego świata, który był, skoro nauczyliśmy się zarabiać w nowym modelu? No, ja jestem raczej spokojny o to, że ludzie, u nich nie wytłumi się taka motywacja, która jest przecież naturalna do tego, żeby się kontaktować z innymi osobami. Chyba wszyscy ci, którzy pracują w domach łącznie ze mną, czują, że taką potrzebę jednak posiadają, więc o to bym się nie bał. Natomiast bez wątpienia będzie pewien problem, bo wrócimy do, znaczy jakby tutaj nagle się być może okaże, że wszystko się tam powiedzmy wróci do tej swoistej normy, ale tak nie do końca, bo jestem przekonany, że nawet zwykłe przywitanie się już będzie z jakąś taką, z jakimś oporem, rezerwą, trzymanie też dystansu. Nie wiem, kiedyś ludzie no, pewnie nachylali się spontanicznie nad jakimiś papierami wspólnie, a teraz być może będzie jakiś opór, więc to nie są rzeczy, które powinniśmy bagatelizować, powinniśmy o tym mówić. I myślę sobie, że każda organizacja, która po prostu zdecyduje się na powrót już do tych bezpośredniej pracy, do tych spotkań i do takiego ofisu z prawdziwego zdarzenia, będzie musiała się zastanowić, czy przypadkiem nie popracować nad tym jakoś mocno, nie podsumować tego okresu, nie wdrożyć jakichś jeszcze rozwiązań z tym związanych. No, wszyscy mają trochę inne warunki, ale jestem pewien, że to jest jakaś forma, będzie to jakaś, może nawet dla niektórych leczenie z pewnej traumy, dla niektórych jakaś próba przestawienia się w ogóle na inny tryb działania. Może to też osłabić w niektórych organizacjach ich efektywność. Może niektórzy pomyślą sobie jednak lepiej tam się schować z powrotem w swoich pokoiku i swoich kapciach. Więc ja myślę, że to będzie jakaś taka chwila próby. Z jednej strony będzie tendencja, bo tak jak powiedziałem, to są naturalne potrzeby ludzkie, abyśmy czuli człowieka i mieli prawdziwy z nim kontakt, a nie za pośrednictwem jakichś szklanych ekranów, ale jakiś lęk będzie. No, nie możemy zapominać, że codziennie
umiera 500-600 osób. Nie możemy o tym zapominać, że wiele osób ma przecież i będzie miało niestety tą świadomość, że ktoś z bliskich odszedł, więc to trochę się to odbije na społeczeństwie. Wszyscy psychologowie mówią, że to będzie trochę taka swoista trauma. No może to jest za mocne porównanie, ale nie mam jakiegoś lepszego. Jak na przykład po wojnie ludzie też szukali jakby dla siebie miejsca. To nie można moim zdaniem od razu przejść do obowiązków. Ja bym wszystkim firmom polecił zrobienie jakiegoś swoistego remanentu, co tam z tymi umysłami jest, jak ludzie na to patrzą i też zainteresowanie się tym, kto przeszedł jakąś tam swoistą traumę. Być może pomoc psychologiczna będzie potrzebna. Teraz ludzie być może takich rzeczy nie ujawniają, bo czują się bezpieczni, ale jeśli wróci normalność, być może lęki jakieś się nasilą. Tego nie przechodziliśmy, ale ja mam takie hipotezy. To już trochę widać po pierwszej fali pandemii w krajach, które były mocniej dotknięte akurat niż my tą trudną sytuacją. Tam nie wrócił ten ruch, na przykład do restauracji. W Chinach pozostał trend gotowania w domu, którego prawie w ogóle nie było, bo tam ten cały middle class on jadał głównie na zewnątrz, na mieście albo zamawiał, a dzisiaj jest tak, że część wróciła, część nie wróciła. I myślę, że czeka nas świat hybrydowy. I myślę, że zakupy takie, gdzie idziemy po sklepach, to jednak będzie pewna forma luksusowego albo specjalnego wyjścia, prawda, na które się umawiamy. A czyli tak jak prognozują też eksperci od kilku lat, jak prognozujemy w Singularity University, że pewien trend centra handlowe raczej przepłyną do bycia takim centrum rozrywki bardziej i pewnego takiego specjalnego wyjścia, natomiast cała masa zakupów będzie robiona z poziomu domu, tak jak pójście do lekarza będzie z poziomu domu, bo tak jest szybciej, łatwiej, wygodniej i taniej. Nie musimy tracić benzyny, nie musimy być w tłumie, nie musimy się, tak jak mówisz, Konrad, narażać, ale też w momencie, kiedy rozwiązujemy ten problem przymiarek, który był, bo przecież do 80% w pewnym momencie było zwrotów, zwłaszcza ubrań i obuwia w internecie, kiedy rozwiązujemy ten problem zwrotów, bo jesteśmy w stanie coraz lepiej przypasować na siebie te rzeczy czy na swoich bliskich, to ten trend wydaje mi się, że absolutnie zostanie. Powoli podchodzimy do lądowania, aby tak zamknąć dyskusję. Wojtek, ja mam na koniec takie finalne do ciebie pytanie. No i co za rok? Dowieziesz ten projekt cały do końca? Jaki będzie kolejny? Czy masz już w głowie coś, co w CCC możesz jakąś przyszłość narysować? No jak najbardziej, tak jak mówisz na samym początku, jesteśmy pewnie w połowie podróży. Koniec gdzieś tam nie jest określone. Na pewno to, co dla nas jest priorytetem i dalsze rozwijanie tego naszego ekosystemu, to jest real-time'owość i to już taka prawdziwa, konkretna, liczona w milisekundach. Hiperpersonalizacja. My dzisiaj czujemy się dobrze z personalizacją, aczkolwiek mamy plany naprawdę bardzo ambitne. Jest jeszcze kilka pomysłów, o których nie mogę mówić, aczkolwiek to, na czym nam zależy, też z punktu widzenia CRM-u, to jest też digitalizacja naszej bazy, ponieważ no, my posiadamy ogromne ilości klientów, którzy są ładnie opisani, mają wszystkie zgody internetowe. I to jest też taka praca procesowa, bym powiedział. Procesowa to znaczy o charakterze ciągłym, w jaki sposób my tych ludzi chcemy digitalizować, tak? Ponieważ mówimy przed chwilą właśnie tutaj też, pan Konrad mówił, że wszystko się zmienia, inne rzeczy, aczkolwiek to, co my widzimy w danych, no tak, zmienia się, aczkolwiek jest jeszcze ten taki środek tych ludzi takich niepewnych, a może bym jednak wrócił do sklepu, inne rzeczy. Więc dla nas mamy dokładnie rozpisany, przygotowany, szczegółowy plan po prostu digitalizacji każdego klienta, tak? My ich mierzymy, tak? My dokładnie wiemy każdego dnia, ilu klientów zrobiło swoje pierwsze zakupy w kanałach cyfrowych, czy to są nasze skanery 3D pozwalające, czy to internet, mobile. To jest kierunek i to jest kierunek, wydaje mi się, przed którym nie obroni się żadna branża. Podoba Czyli mi się mówię, ta personalizacja.
Dlatego technologia to umożliwia. Tak, doskonałe. Konrad, a ty jak mógłbyś jeszcze tak klamrą spiąć i takie pytanie ci zadam odważne. Gdzie wysłać dziecko na studia teraz, patrząc na pandemię? To jest jakiś partykularny interes. Ma powiedzmy uniwersalne zdolności, liceum ogólnokształcące. Gdzie byś polecał? Czy jako psycholog i gość od mega innowacji wokół psychologii i świata technologii, gdzie byś proponował, żeby kandydata na studia pokierować? Ja nawet powiem precyzyjnie, nie tylko uczelnię, ale nawet i kierunek, dlatego że ja sam uczę na takim kierunku psychologia i informatyka. Przypadkowo zupełnie. Tak, ale nie, ja uczę na wielu kierunkach, muszę powiedzieć, że chyba na wszystkich, i na prawie, i na zarządzaniu u nas, i na psychologii i informatyce, i na klasycznej psychologii, bo właśnie uważam, że dzięki temu się rozwijam i wszystkim to polecam. Natomiast muszę powiedzieć, że przyszłość według mnie leży w tych takich połączeniach i dzisiaj mamy takie symboliczne połączenie. Pan Wojtek reprezentuje biznes, technologię, ja bardziej jednak jestem cały czas wciąż psychologiem, bo to są moje korzenie. No i moje centrum się nazywa Human Tech, więc uważam, że łączmy to, za każdym razem mówmy o jednym i o drugim. Bo nie możemy zgubić człowieka, tak, jeśli myślimy o biznesie. I bardzo się też cieszę, że taki macie tutaj wasz koncept tych spotkań, który tutaj łączy te dwa aspekty, bo naprawdę, jeszcze raz powtórzę, człowiek jest sprawcą i sukcesów, i tak zwanych fuck-upów też niestety, tak. No i myślę, że to jest kluczowe i teraz no, jakby zachęcam do takiego myślenia, dlatego że też mówimy bardzo często o tym, że technologia nam jakąś krzywdę zrobi. Ja miałem wczoraj też w pewnym radio wywiad na temat technologii, robotów i tego typu rzeczy, AI. No i to była klasyka, bo ja już przewidywałem, jakie będą pierwsze pytania. Czy roboty nas zastąpią, czy nas tam, nie wiem, zniszczą i tak dalej. My nie zadaliśmy tego pytania. My takie pytania już, my jesteśmy dzisiaj, w ogóle, ale wy jesteście troszeczkę z innej bajki. Jesteście tak zwanym błędem statystycznym w tym społeczeństwie, które ma świadomość. Dziękuję. Tak. Natomiast niestety jest tak, że najczęściej mówimy, ojej, jaka wielka tragedia. No pewnie, że są jakieś minusy, ale naprawdę myślmy cały czas o jakby dwukierunkowo, tak? Człowiek i technologia, plusy i minusy. I to jest chyba rzecz kluczowa. Tak samo i myślmy o pandemii, że ona też nam coś dała. Kryzys jest też szansą, jak się często mówi, tak? My będziemy inni. Tylko pytanie, jak tutaj to przekuć na coś pozytywnego, nie? Tu jeszcze może powiem ostatnią jedną rzecz, która być może jest, może być niepokojąca, bo tak myślę o tym, co też powiedziała Jowita, bardzo fajnie. Otóż są takie stare badania, ale wciąż można powiedzieć efekty aktualne. Mark Groventner przeprowadził takie analizy a propos sieci, słabych sieci społecznych, czyli nieznajomi, z którymi mamy kontakt, oni nam dają bardzo dużo. I często pracę, i jakieś po prostu jakieś przyjaźnie się nawiązują. My nie powinniśmy się bać ludzi obcych, a to jest poważnym problemem w naszym kraju. My jeśli już to się trzymamy w tych swoich plemionach, no i ja mam nadzieję, że jednak kurczę, to tak nie ucierpi, te słabe sieci społeczne, że jednak będziemy w stanie gdzieś tam sobie w restauracji spontanicznie z kimś pogadać, bo to wciąż jest problem u nas. W innych krajach, Włochy czy Hiszpanii jest nieco lepiej. Czyli dziękuję. Spuszczona głowa w windzie, jak to mówią. O, słuchajcie, myślę, że wyczerpaliśmy chociaż odrobinę ten temat. Bardzo dziękujemy wszystkim nam dzisiaj za ten jako odcinek. Jako błędy statystyczne. Reshape the Future. Dzisiejszy temat odcinka The Way Forward i myślę, że ten kolejny krok sobie trochę zdefiniowaliśmy, trochę omówiliśmy. To siódmy odcinek Reshape'a, ale z drugiej strony pierwszy, który tak szeroko upubliczniamy, bo myślimy, że ta wiedza, którą się dzielicie z nami, jest ważna i potrzeba o tym mówić masowo, bo już to takie powierzchu gadanie o technologii się skończyło. Ten okres pandemii, ten moment, kiedy naprawdę dopadły nas potrzeby zmian, wymagają już pokazywania konkretnych case'ów. I dziękujemy bardzo, że nam dzisiaj o tych case'ach, o tych konkretnych przykładach powiedzieliście. Bardzo dziękujemy. Wojtek Górniak, CCC, dr Konrad Maj, SWPS. Jowita, tobie bardzo dziękuję, Digital University, za
możliwość i wspólnego występowania. Tobie, Paweł, i Microsoftowi za to, że coś fajnego razem tworzymy. Do zobaczenia w najbliższej przyszłości. Dziękujemy serdecznie, dziękujemy Wam, że nas oglądaliście.